Cześć dziewczyny, dzisiaj zapraszam Was na filmik dla zmęczonej, zapracowanej mamy, trochę rozświetlający, podkreślający atuty. Zaczynamy. Na początek nakładam krem z filtrem 50 z SkinCeuticals. Dobrze, rozprowadzam go na buzi. Teraz będę nakładała podkład. Jest to podkład z firmy Cat w kolorze, tak jak widzicie, N3. A myślałam, że 0,3, byłam przekonana. Ponieważ nie mam beauty blendera, zwilżam pędzel wodą termalną i powiem Wam, że bardzo podoba mi się efekt, jaki daje na skórze. Z tym, że ten kolor nie jest idealnie dopasowany do mojej cery i czasami mieszam go z innym podkładem. On jest trochę pomarańczowy, tak dokładnie też układam go na szyję. Pod oczy nakładam korektor z firmy Clinique, rozświetlający. I wklepuję go delikatnie serdecznym palcem. Teraz oczywiście przyszła kolej na moją ulubioną część, czyli bronzer. Tutaj widzicie, tempo jest narzucone, szybkie. Niestety z jednej strony trochę mi się go słabo rozprowadziło, ale później to naprawiłam. O, już tutaj widzicie, już jest lepiej. Teraz przechodzimy na szyję. Chcę podkład utrwalić pudrem. Jedyny w tym momencie, jaki mam, to z firmy Guerlain Kulki. I nakładam go w strefie T, pięknie pachnie. Później troszeczkę rozświetlacza Becky Shimmer Skin Perfecto w kolorze PL. Na policzki nakładam jeden ze swoich najstarszy mój cień róż, bez dwóch zdań. Jest to róż z firmy Bobbi Brown w kolorze Pale Pink, z tego co mi się wydaje. Tutaj wysłałam buziaka do swojego synka, tutaj możecie zobaczyć, jak wyglądają poliki. Przyczesuję brwi i będę nakładała Aquabrow i do tego użyję pędzelka z Sephory w numerze 15. Tutaj też to przyspieszę, bo żeby nie było nam nudno. Zaraz przejdę do makijażu oka. Na całą powiekę nałożyłam bazę i tego momentu Wam niestety nie nagram, nie wiem dlaczego. I aż pod łuk brwiowy nakładam cień z firmy Belle w takim cielistym kolorze. Później w załamaniu nakładam cień z firmy Natural Collection w kolorze Milk Chocolate i rozcieram go delikatnie. Później nakładam ciemniejszy kolor, chyba się nazywa Espresso, nie jestem dokładnie pewna i też go nakładam tutaj w załamaniu. Na bardzo blisko linii rzęs nakładam cień z Maka i później go będę delikatnie rozcierać i ten sam cień też nakładam pod linię rzęs. W środku, w kąciku nakładam pigment Vanilla i rozcieram go i też delikatnie nakładam go minimalną ilość pod łuk brwiowy. Przyszła kolej na wisienkę na torcie, czyli mój nowy nabytek z Bobbi Brown. Jest to taki cień z drobinami, który nakładam w środkową część powieki. Niestety nie widać tych drobin, nad czym bardzo ubolewam, ale wierzcie mi, że tam są i pięknie się mienią. I uwieńczeniem makijażu oka będzie maskara z Chanel, którą Wam wcześniej pokazywałam. Uwielbiam ją, bardzo ładnie rozdziela mi rzęsy. No i tak mniej więcej wygląda efekt prawie końcowy, bo jeszcze kolej przyszła na otworzenie oka cielistą kredką z Jela Maski. I na sam koniec nakładam pomadkę, prezent od Agnieszki Ines. Tak jak widzicie, piękny kolor różowy, który bardzo ładnie współgra z policzkami. Teraz tylko przyczesać włosy i jestem gotowa do wyjścia. Dziękuję bardzo za uwagę. Bardzo serdecznie Was całuję. Nie zapomnijcie o kciukach. Pa, buziaki!